Cześć, niech was Bóg błogosławi. Nie spodziewałem się na rynku w Będzinie, że będę robił filmik przy stojaku na rowery, oryginalny. Tak oryginalny, że trzeba go podziwiać w filmiku. Fajny, kosmiczny kształt. Będzin zaskakuje pozytywnie. Ponieważ 8 września Jezus wezwał mnie do przyjęcia Komunii Świętej, poszłam dziś i otrzymałam ją. Ojcze Niebieski, nie pozwól ludziom stać się przyczyną mego zniszczenia. Nie pozwól im odebrać mi tego, czego mi już udzieliłeś. Boję się ich oziębłości tego, że zamykają serca na Twoje niebieskie dzieła. Że zamykają swe uszy. Jestem bardzo słaba i wrażliwa. Oni mogliby mnie jedynie słowem złamać tak łatwo, jak łatwo łamie się młodygę. O Wasulo, Wasulo, weź moją rękę. Jeśli Cię prześladują, prześladują mnie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, wers 40. Dzieje apostolskie, rozdział 9, wers 5. Jeśli wyśmiewają się z Ciebie, wyśmiewają się ze mnie. Miłość cierpi. Ojcze, ochraniaj mnie przed tymi ludźmi. Miłość pomoże Ci. Ozdabiaj mnie czystością, bądź moim ołtarzem. Nieś mój krzyż ze mną. Ołtarzu, nie smuć się. Błogosławię Cię, Ojcze, pragnę Cię gorąco. Później drugi raz od początku tego objawienia, w niedzielę 13 września, odczułam w duszy ogromny niepokój, niewytłumaczalny smutek i gorycz. Myślałam, że tego nie przeżyję. Moja dusza cierpiała, fizycznie też czułam ból, który promieniował z klatki piersiowej w kierunku ramion. Jezus przywołał mnie. Wasulo, współczuj mi i odczuwaj mój ból. Oni ponownie mnie krzyżują. Dlaczego ci to robią? Umiłowana, oni nie wiedzą, co czynią. Kto ci to robi? Wiele dusz. Kocham je, a jednak one mną pogardzają. Wasulo, dziel mój ból, bądź jednym ze mną. My, panie? Tak, córko, będziemy cierpieć razem z powodu niewierności ludzi. Weź mnie za rękę. Razem. Razem, panie.